Szlifowania szczęk i dlaczego wybrałem tą właśnie metodę szlifowania, jak szczęki można przetoczyć takim zwykłym nożem. No oczywiście, że można, nie ma problemu. Tu mam taką szczękę przetoczoną nożem, ale to jest szczęka miękka, no, czyli taki miękki materiał. A te szczęki są hartowane. Hartowane szczęki może się da przetoczyć, próbowałem ileś tam razy. Ale przetoczenie nożem nie jest to dobry sposób. Nóż się odpycha, jak skończy się ta ścienka, nóż wraca na swoje miejsce. Zaczynamy od silnika. Najważniejsze, żeby znaleźć jakiś silnik. To silnik ma 2850 obrotów. Do tego silnika dorobiłem taką oto tarczę. Ona jest po prostu wstawiona na ścisk, ale taki no, niewielki taki wcisk. Następny. Jakiś pasek tam dowolny postawiłem, jaki znalazłem, taki jest. Później ten przyrząd taki cały znalazłem tu u nas było na tej firmie. Ale powiem, o co tu chodzi. Tu stoi jedno łożysko, tu stoi drugie łożysko. Ten przyrząd jest taki po prostu jakby rurka taka jest. Później ten uchwyt, jak już dosięgnęliśmy na drotówce. Ten jest mocowany dwoma szrubami. No tu już taki włącznik, ten włącznik już był. Dopisałem sobie on-off, żeby wiedzieć, w jakim położeniu jest włączony, włączony. Jak to się działo, tak? Normalnie się włącza. Zaczyna się kręcić. Miałem poprzednio inny silnik, ale tamten silnik nie miał mocy. Pasek nie jest naciągnięty. O, tak to. Następnie narysowałem tu sobie, wziąłem taki czarny flamaster i tu narysowałem, żeby to widać w tym miejscu, sekundę, o, tu też widać, na tych płaszczyznach też na wszystkich narysowałem, dlatego żeby wiedzieć po prostu, czy ścianka już jest poszlifowana do końca, czy jeszcze nie. Dalej pokażę, jak musi wyglądać ta tarcza, dlatego żeby skrawanie było jak najlepsze. Tak to narysowałem. O, to jest ta tarcza. Jak jest normalnie, to ta tarcza jest tak tu na równo i to też jest na równo. Tak nie może być, dlatego że żeby obszczękę się nie opierało, czyli na równo. Wtedy się może tu więcej wziąć, a tu wtedy mniej wziąć. Albo odwrotnie. Dlatego ona jest pochylona w tą stronę. To widać tu. Żeby było dobre skrawanie po tej pośrednicy. Żeby przeszlifować czoło, to musi tarcza wyglądać w taki sposób. Ale oczywiście to trzeba, tego pochylenia trzeba bardzo mało. O, jak tu my zobaczymy, to tego pochylenia tu nawet, no, prawie nie widać jego, ale no są, tam jest. Widać to tak minimalnie, że tarcia bierze, o, gdzieś tu. Na końcu ona bierze. Najważniejsze jest, żeby jak największe były obroty silnika. Dlatego zrobiłem to takie większe koło, tu mniejsze. I żeby ta tarcia jak najszybciej się obracała. Obroty na maszynie, no bo to jest uchwyt 250 mm. Takie tu mamy obroty, 180 obrotów na minutę. Tak to wygląda. Ale już procesu, ja myślę, że nie ma sensu pokazywać, no dlatego, że to jest takie zwykłe jak toczenie nożem. Tylko jedynie, że po prostu zamiast noża my używamy tą tarczę. Co chciałem jeszcze dodać, że ten silnik jest przykręcony tu na dwóch śrubach, sobie go przykręciłem, no bo innego mocowania niestety nie znalazłem. Zbieram koło 200 za jedno przejście. Żeby lepiej to zbierało, ta tarcza musi być taka trochę większa, dlatego żeby była większa płaszczyzna skrawania. Jak tarcza się zabije materiałem, czyli ona taka staje po prostu taka czarna, czarnawa, wtedy włączamy sobie tarczę, bierzemy tu też jakiś kawałek, jakąś tarczę
i prostujemy ją, tak? Tak. No oczywiście przed początkiem szlifowania tych ścięg trzeba zrobić taki kształt. Właśnie bierzemy kawałiny jakieś tarcie i robimy sobie tak. I to też prostujemy. Paluszka do góry i do następnych filmików.